Witam Państwa, pan senator Ireneusz Niewiarowski, nasz stały gość. Komentujemy różne wydarzenia i w kraju i na świecie. Zacznijmy od pracy Senatu. Poprawka Senatu doprowadziła do sytuacji, w której partie polityczne będą otrzymywały o 50% mniej pieniędzy z budżetu państwa na swoją działalność. Tak, było trochę emocji. Byśmy właściwie późno, prawie w nocy głosowali, ale oczywiście przeszło i myślę, że dobrze się stało, bo 50% to nie jest zabranie całych wszystkich pieniędzy, to jest około 60 milionów rocznie, no może nie dużo, ale jeśli przez kilka lat, no to się nazbiera i w sytuacji budżetu ma to nieduże, ale ma pewne znaczenie, ale też ma znaczenie w innym wymiarze. Żyjemy w okresie, kiedy wokół Polski szaleje kryzys finansowy. Naszemu rządowi udaje się przeprowadzać kraj w miarę łagodny sposób. Tych ograniczeń, obciążeń, nowych podatków jest niewiele, ale wymagamy. Wymagamy od innych, żeby trochę pasa zacisnąć. Jest ustawa, która ogranicza o 10% zatrudnienie w sferze urzędniczej. Jest VAT, są inne działania. W związku z tym klasa polityczna również powinna pokazać, że ona też jest gotowa do pewnych wyrzeczeń. To jest taki opozycja, szczególnie PiS, SLD i PSL, czyli wasz koalicjant, zarzuca, że to jest niedobre, że w całej Europie partie są finansowane ze środków publicznych po to, żeby ustrzec się przed ewentualnymi zjawiskami korupcji politycznej i tak dalej, ale ja chcę pana zapytać o coś innego. Bo właściwie tak, każda partia polityczna dostaje pieniądze z budżetu na działalność swojego posła, na działalność biura tego posła, a więc państwo ponosi już obciążenie z tytułu. To jest inny wymiar. Ja wiem, ale najczęściej biura partii są tam, gdzie są biura posłów, prawda? Czyli można powiedzieć, że są one utrzymywane z tych pieniędzy. Najczęściej ktoś z biura posła czy senatora zatrudniony właśnie w ramach tych pieniędzy z budżetu państwa. Dodajmy, że to są inne pieniądze niż pieniądze, które otrzymują posłowie i senatorowie, prawda? To są na działalność prowadzoną. No więc... Tak, to są na działalność posła, senatora, na utrzymanie biura, na prowadzenie działań, które służą kontaktowi. No, korespondencja z wyborcą, kontakty i tak dalej. Ale panie pośle, na co idą te miliony? Bo miliony te z budżetu państwa. Te, które idą na partię. Tak, te, które idą na partię, bo jak ja słyszę, że z tych pieniędzy są opłacane jakieś ekspertyzy i to. Nie, to nieprawda. Jest płacone to ogromne nieprawda. Pieniądze. My o tym dyskutujemy i należy spowodować, żeby partie w Polsce, tak jak na przykład partie w Niemczech, mogły zakładać własne fundacje po to, żeby właśnie dyskutować, żeby wypracowywać ekspertyzy i żeby merytorycznie wesprzeć partie i działaczy, no to jest dobry kierunek i w tym kierunku powinniśmy zmierzać. Natomiast te pieniądze głównie szły na billboardy, na spoty w telewizji, bo to jest najdroższe i inne cały asortyment, który wiąże się głównie z wyborami. Szły też zapewne i idą na utrzymanie ludzi, którzy są zatrudnieni w partiach, czyli nie w biurach poselskich, tylko w partiach, bo tacy też są. I tutaj warto przypomnieć, że w Sejmie nie udało się w pierwszym podejściu ograniczyć te środki, ale udało się, i to Senat zatwierdził, zapisać, że billboardów nie będzie w następnej kampanii, że spotów też nie będzie, czyli w tym samym te kampanie mogą być oszczędniejsze. I równolegle, ponieważ w Sejmie się nie udało, udało się poprzez Senat wprowadzić o połowę zmniejszenie, w związku z tym ten krzyk jest niewytłumaczalny, on jest nadmierny co najmniej, jeżeli w ogóle jest jakaś słuszność, bo według mnie nie ma tej słuszności, bo pieniądze i tak są znaczne, bo te 60 milionów na te kilka partii, plus zwrot za kampanię, bo pamiętajmy, że jeszcze jest zwrot za kampanię, no więc to wystarcza, żeby dojść z informacją do wyborców. To wystarcza, nie musi być zalew. Panie senatorze, drugi temat to stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, bo wiem, że tutaj przy pana dość aktywnej postawie
prawdopodobnie uda się zmienić prawo o stowarzyszaniu się. No mam nadzieję. To no więc właśnie, nadzieję. My też na to, mówiąc szczerze, temu kibicujemy, ponieważ no dzisiaj, żeby założyć stowarzyszenie, potrzeba jest 15 członków i naprawdę mieć duże wsparcie prawnicze, żeby takie stowarzyszenie zarejestrować. Państwo chcecie ograniczyć ilość członków założycieli i generalnie uprościć formułę zakładania organizacji pozarządowych. Tak, no wszyscy wiemy, jak ważna jest aktywność obywatelska, jak ważna dla kraju w ogóle, dla społeczeństwa, również dla samorządu. Na przykład samorząd to jest właśnie też budowanie społeczeństwa obywatelskiego, to jest wielkie nasze osiągnięcie, ale w samorządzie, jeśli nie będzie aktywności samych obywateli, to on też będzie wiątł. To będą tworzyć się jakieś zespoły, które są tylko zainteresowane i kierują tą gminą. Chodzi o jak najbardziej powszechny udział w życiu społecznym obywateli, jak również jak najwięcej aktywności, działań poprzez różne organizacje w rozwiązywaniu problemów, które nas otaczają. No i my obserwujemy od jakiegoś czasu, był wzrost, jakiegoś czasu ten wzrost jest znacznie powolniejszy w zakładaniu różnych organizacji i szukamy przyczyn. Były działania wokół 1%. Usprawniliśmy zdecydowanie łatwiej, wygodniej teraz ten 1% z własnych podatków przekazywać na rzecz różnych organizacji. Ale obserwujemy kłopoty szczególnie w małych miejscowościach, małych środowiskach, gdzie na przykład dzisiejszy obowiązek 15 członków nie zawsze jest łatwo zrealizować, a czasami jedna osoba rezygnuje i jest już kłopot. Inny przykład, tak zwane doraźne działanie. Jest no nawet klęska jakaś, coś się tam wydarzyło, dom się spalił, rzeka podmyła drogę, huragan i tak dalej. Obywatele chcą zadziałać na własną rękę również, więc chcą utworzyć szybko organizację. Ona nie musi mieć wtedy te 15 osób, prawda? Trzeba im to umożliwić. Mm-hmm. Tam będą zapisy do takich organizacji, które powstają na pewien określony czas również, czyli takie z powodu jakiejś wymuszonej sytuacji. Mniejsza liczba. Zapisane jest 3 osoby, ale my będziemy dyskutować. W ubiegłym tygodniu jestem członkiem parlamentarnego zespołu do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi i spotkaliśmy się z przedstawicielami organizacji i takich organizacji, które zrzeszają organizacje pozarządowe. Dużych, Klon, Jawor, Fundacja Batorego, mniejszych, takich, co zrzeszają po 100 kilkadziesiąt, i była dyskusja, oni mają też uwagi krytyczne, własne propozycje, więc będziemy procedowali równolegle, rozmawiając i konsultując społecznie ten projekt i mam nadzieję, że w ciągu roku po pierwsze zdążymy, po wtóre będziemy mieli wspólne zdanie z tymi organizacjami i usprawnimy możliwość organizowania się. To jest istotne. Ja równolegle zresztą tu chcę wspomnieć, równolegle, wszystko na to wskazuje, podejmę też inicjatywę ustawodawczą związaną z samym funduszem sołeckim. On przyniósł piękne efekty. Ponad 50% gmin w Polsce ten fundusz wprowadziło, więc około 20 tysięcy wsi zastanawia się, co zrobić, jak wypracować własny wkład do tych kilkudziesięciu, 15 tysięcy, jak planować na następne lata. W związku z tym, ponieważ to się już udało, trzeba usprawnić to narzędzie, bo ma też pewnie swoje wady, to w praktyce wychodzi. I myślę właśnie o nowelizacji takiej, żeby jeszcze więcej gmin to wprowadziło i żeby to było coraz bardziej skuteczne narzędzie, takie aktywizujące, nieładne słowo, mieszkańców, w tym przypadku wsi. Równolegle zaczyna się dyskusja i mam nadzieję, że ona będzie miała konkretne też owoce. Dyskusja nad tym, jak podobny mechanizm uruchomić, jak on powinien wyglądać, żeby również pomóc tym, którzy chcą być aktywni w osiedlach, dzielnicach, czyli po prostu w miastach. Czyli w miastach. Panie senatorze, dziękuję bardzo za to spotkanie. Jest już okres przedświąteczny. Ze strony całej redakcji dziękujemy za cotygodniową obecność w naszym studiu, za to, że chce Pan z nami być, dzielić się swoimi uwagami na temat najważniejszych spraw dla naszego regionu i dla naszego kraju. Panie redaktorze, to ja dziękuję za możliwość tutaj spotykania się z Państwem, a przez Państwo z mieszkańcami Konina i nie tylko. I chciałbym i Wam, i Państwu również życzyć spokojnych, dobrych, rodzinnych, podkreślam, rodzinnych świąt, takich, które łagodzą spory. Jest to okazja, żeby sobie darować różne winy i napełniają nas z jednej strony radością, a z drugiej strony dają siłę na następne miesiące
już w następnym roku, które mogą nie być przecież łatwe i w związku z tym te święta i rodzina to jest zawsze to miejsce, gdzie wracamy i miejsce, gdzie, które daje nam ogromną siłę, więc bardzo dobrych świąt wszystkim Państwu życzę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Senator Ireneusz Niewiarowski, Sławek Papiera, dziękujemy za uwagę. Wszystkiego dobrego.